Fernando Gay. A zatem bomb site a właściwie styl otworem. Nagrali dwóch zawodników, ale dość agresywnie ustawionych. Gdyby terroryści podchodzili długo, to raczej spokojnie zajęliby bomb site i podłożyliby bombę i wygraliby rundę. Także myślę, że za chwilę to zrobią to zawodnicy Avangar. Trzech graczy przygotowanych, za chwilę do nich zrozuje dwójka, podniosą bombę. Za chwilę pewnie rzucą jakąś ścianę smoków i będą mogli spokojnie wejść. Zawodnicy te przecież mają tylko pistolety. Dwa uspy, jest Deagle, jest Zetka, więc to wszystko, na co było stać ze wspólnie czasami pijamas, ale nie musieli zagrać na Eko, bo nie mieli pieniędzy w tej rundzie. Zatem spokojnie poczekajmy na wejście drużyny Avangar. Przygotowane już granaty, jak widać, przygotowane jakiś ciekawy Mołotow. Zaraz zobaczymy, gdzie ten Mołotow wpada, czyżby Mołotow na galerię, być może tak. No właśnie, w tej sytuacji nawet gdyby to byli zawodnicy terrorystów, nie mieliby żadnych szans, żeby wychylić na przeciwnika, bo bez kwadratu wychylać z Mołotowa, no to byłoby samobójstwo. A tymczasem terroryści, tak jak powiedziałem, zostają ściany smoków, wchodzą sobie na bombsite, który jest całkowicie pusty i to spokojnie mogą podać bombę i za chwilę tę bombę zdetonować. James tymczasem na długi, dwa fantastyczne dwa fragi, za chwilę powinien być trzeci, niecelnie tym razem. James myli się po raz kolejny, 10 HP na koncie, poczeka teraz na partnera, bardzo mądrze. A to był już Kicker, który tę rundę wyjaśnia chyba całkowicie. No został rez z Diglem, który poszuka tu raczej tylko obroni.